Zamierzamy zdefiniować serię instrukcji sprawdzających, czy wejściowa liczba całkowita jest liczbą złożoną, albo oznaczających ją jako pierwszą z bardzo wysokim poziomem dokładności, który zdołamy określić. Ten program musi być wydajny, czyli dostatecznie szybki, by działać na dowolnej maszynie, i nawet gdy rośnie wartość wejściowa, czyli nasza liczba całkowita n, powinno to nadal działać szybko. Na razie dowiedzieliśmy się, że na najniższym poziomie wymaga to znanego schematu, który spełniają wszystkie liczby pierwsze i bardzo mało liczb złożonych. W poprzednim filmie wizualnie przedstawiliśmy małe twierdzenie fermata. Wyciągamy z niego bardzo ciekawą regułę. Mając daną liczbę pierwszą p oraz inną liczbę całkowitą a mniejszą niż p, Wiemy, że p jest dzielnikiem a do potęgi p minus a. Zapisujemy to jako a do potęgi p równa się a modulo p. Taki właśnie zapis zobaczycie. Ponieważ a i p nie mają wspólnych czynników pierwszych, bo p jest liczbą pierwszą, to skorzystamy z prawa skracania. Zobaczycie czasami zapis a do potęgi p 1 równa się 1 modulo p. Pamiętajcie, możemy to zrobić tylko dlatego, że największy wspólny dzielnik a i p to 1. Na przykładzie zobaczycie jak działa to równanie i oswoicie się z nim. Jeśli wprowadzę liczbę pierwszą p, to wynikiem zawsze będzie 1, nieważne jakie a wybiorę. Jeśli wprowadzimy p liczbę złożoną, to zobaczymy, że zwykle nie jest to 1. Zawsze, gdy wynikiem równania jest coś innego niż 1, mamy świadka złożoności. To dowód, że wybrane P nie może być liczbą pierwszą. To jest istota tego testu. Zanim wejdę w szczegóły, cofnijmy się i zbudujmy ramy dla tego testu z użyciem schematu, który pokazałem. Najpierw mamy jakąś liczbę całkowitą. Niech będzie P. To wartość wejściowa. Później generujemy losową liczbę całkowitą A mniejszą od P. Teraz możemy zapytać, czy największym wspólnym dzielnikiem A i P jest 1? Jeśli nie, jeśli największy wspólny dzielnik A i P jest większy od 1, to mają wspólny czynnik pierwszy i dowiedliśmy, że P jest liczbą złożoną, bo istnieje czynnik pierwszy. Kończymy. A nasz algorytm dałby wynik złożona. Jednak jeśli tak, możemy zadać tylko kluczowe pytanie: czy a do potęgi p minus 1 modulo p równa się 1? Jeśli nie, mamy świadka złożoności p. Możemy przerwać. Gotowe. p jest liczbą złożoną. W przeciwnym razie, jeśli tak, czyli wynik równania to 1, to liczba powinna być pierwsza, tak? Zakodowałem tę serię poleceń. Po lewej stronie mamy test fermata, a po prawej metodę próbnych dzieleń, ponieważ wiemy, że ta metoda zawsze daje poprawny wynik. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to działa. Znalazłem jednak problem. Jestem przy liczbie 511. Test fermata mówi, że to liczba pierwsza, a test próbnych dzieleń, że to liczba złożona. 511 wydaje się liczbą pierwszą z perspektywy testu. Ale nią nie jest. Wróćmy do naszego równania i zobaczmy, co się stało. To przykład tak zwanej liczby pseudopierwszej. To liczba złożona, ale są pewne a, przy których wynikiem będzie 1. To niepoprawne. Te a, które dają wynik złożona, czyli 1, nazywamy oszustami bo każą nam błędnie myśleć, że liczba jest pierwsza. Zauważcie, że jeśli wybierzemy inne a, to wydaje się, że znajdujemy wielu świadków złożoności zamiast oszustów. Cofnijmy się o krok i zastosujmy tę samą logikę, co w teście podzielności, gdzie powtarzaliśmy doświadczenie kilkakrotnie i za każdym razem generowaliśmy nowe losowe a, w nadziei, że nie zawsze będzie to oszust. Udowodniono, że liczba oszustów musi być dzielnikiem całkowitej liczności grupy, z której wybieramy. To znaczy, że maksymalnie połowa wyborów czy połowa elementów w tej puli może być oszustami. Skoro A jest wybierane losowo, szansa znalezienia świadka złożoności A tego chcemy wynosi co najmniej połowę. Po T powtórzeń prawdopodobieństwo nieznalezienia żadnego świadka przy liczbie złożonej wynosi co najwyżej 1 podzielone przez 2 do potęgi T. Po 20 próbach prawdopodobieństwo błędnego wyniku liczba pierwsza wynosi nieco więcej niż 1 na milion. To gdybyśmy ciągle nie mieli szczęścia przy generowaniu losowych a i za każdym razem losowali oszusta. Oswójcie się z tą myślą, zrozumienie tego wiele daje. Tu możemy zobaczyć nasz test w działaniu. Przy zwiększonej liczbie prób wydaje się działać doskonale. Zauważcie, że w najgorszym razie, czyli gdy wprowadzamy do algorytmu liczbę pierwszą, bo wtedy wykona on maksymalną ilość pracy, test fermata jest wydajniejszy niż metoda próbnych dzieleń. Zwłaszcza dlatego, że liczba kroków nie wiąże się z wartością wejściową. To kluczowa różnica. Ustalamy liczbę prób i już. Nie musimy się już martwić, że nasz algorytm będzie musiał przeprowadzić miliony powtórzeń. To kwintesencja zastosowania matematyki. Bierzemy wzór, który ktoś odkrył i oszczędzamy mnóstwo cykli obliczeniowych. Jednak ten system ma jedną maleńką usterkę. Umiecie ją znaleźć?